Hej, witajcie w kolejnym filmie z serii Chiliemy. Dzisiaj na warsztat bierzemy taką dosyć ciekawą papryczkę o niskiej ostrości, a jest nią Elephant Trunk. Generalnie miał to przypominać trąbę słonia, no że nie do końca wyszło. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tej odmianie, zapraszam Was na ten odcinek. Pamiętacie mój projekt Chili w butelce? To jest właśnie papryka z tej butelki. Jeżeli nie pamiętacie, no to tutaj Wam się pojawi zaraz karta z adnotacją, gdzie możecie zobaczyć sobie, jak taką papryczkę do takiej butelki zasiać. Bardzo niska, u mnie miała około 40 cm w tej butelce. Obecnie jest poprzycinana i czekam, co będzie z nią dalej. Początkowo papryka rośnie taka stricte okrągła, podłużna, trochę jak jalapeno, a później dopiero zaczyna nabierać tego specyficznego, takiego pomarszczonego kształtu. Dobra, ale koniec gadania o głupotach, przenosimy się na deskę i sprawdzamy, co ona w sobie kryje. Jesteśmy na desce, jak widzicie, urywam ogonek. Co ciekawe, ta papryka nie jest jakoś specjalnie sprężysta i elastyczna, raczej bym powiedział, że ona jest sflaczała i ona sflaczała jest od samego początku. O, ale jest obfita w nasiona. Wysypiemy. Nasiona są spore. Powiem Wam, że nawet są chyba porównywalne, a jeżeli nie są większe od nasion, które ma zwykła słodka papryka. Zaraz Wam pokażę to na palcu, jak będzie wyglądało takie nasionko. Zobaczcie, jakie ono jest duże. Nasion na oko, bym powiedział, że jest około 20 w tym jednym owocu, ale nasiona na bok. Skórka cienka, pofałdowana, łożysko tutaj też było dosyć małe z tymi nasionami, jak widzieliście, tylko w tej górnej części. O, tu jeszcze jest jakieś nasionko, to ja wyciągnę. Tylko w tej górnej części. Ale mimo wszystko jest ona taka dosyć wilgotna i żywiczna. Ale teraz przenosimy się do góry i sprawdzamy, co ona sobą oferuje. Dobrze, a więc aromat. Nie ma. Taki. Może trochę trawiasto-paprykowy taki. Ale żadnego jakiegoś tam szczególnego aromatu nie ma. Zaraz zobaczymy, jak ze smakiem. I lecimy. Nie będę tego jadł. Ostrość ma. Ostrości ma tak około 20 do 30 tysięcy. Ale smak. Gorycz i generalnie nic poza tą goryczą więcej nie ma. Poza samym wyglądem nie chcę już jej więcej mieć. Ostrość, powiedziałbym takie jalapeno razy 5, może 6. Czyli tak idealnie dla tych wszystkich początkujących, którzy chcą się wgłębiać w ostrość, ale jeżeli zależy Wam na smaku, to szczerze powiedziawszy nie polecam tej odmiany. Nie będę tego przedłużał, bo w sumie nie ma o czym mówić. Także dla tych wszystkich, którzy są nowi, tutaj gdzieś u góry jest przycisk subskrybuj. Będzie otrzymywali informacje o nowych filmach. Dla tych, którzy chcą wysłać do mnie swoje owoce, swoje sosy, tutaj na dole znajdziecie formularze kontaktowe. Jeżeli film Wam się podobał,
Oczywiście zostawcie łapkę w górę i zapraszam też do komentowania tego filmu. Ja wam już dzisiaj dziękuję, przepraszam, że taki odcinek wyszedł, no ale nie spodziewałem się, że ta papryka nie będzie niczego sobą oferowała. Ja wam dzisiaj już dziękuję, trzymajcie się i cześć!